Cześć wszystkim moi drodzy, ja nazywam się Mr. Krycha i witam Cię na moim kanale, który zajmuje się szeroko pojętą tematyką ogólnospożywczą. Kontynuujemy serię na naszym kanale, w którym sprawdzamy, ile kosztują największe i najdroższe rzeczy z różnych lokali gastronomicznych i nie tylko. W dzisiejszym odcinku przyjechaliśmy do Pizza Hut w Toruniu na ulicy Szerokiej i sprawdzimy specjalnie dla Was, ile w tym lokalu kosztuje największa i najdroższa pizza, jaką możecie tylko zamówić. Jesteście ciekawi, ile ona kosztuje? Zapraszam ze mną. Przeglądamy tutaj menu w Pizza Hut i najdroższą pizzą, jaka jest dostępna, jest Superme za 44,95 plus możliwość wzięcia ciasta tradycyjnego z serem w brzegach za 6,95 zł. Czyli około najdroższa pizza wychodzi 50 zł. A jaką pizzę dostaniemy? Proszę bardzo. O, ja nie mogę. Smacznego. Dziękujemy uprzejmie. Tak prezentuje się największa i najdroższa pizza, jaką możemy zamówić w Pizza Hut. I teraz widzowie są pewnie ciekawi, ile zapłaciliśmy za tą pizzę. Przechodzimy teraz do prezentacji kwoty, którą zapłaciliśmy za największą i najdroższą, podkreślam, pizzę dostępną w Pizza Hut. Uwaga, ta kwota to 363,75 zł. Mam nadzieję, że tutaj widzowie widzą w tej kamerze i tutaj będzie widać, operator pokaże ten paragon. 363,75 zł za jedną pizzę. A co wchodziło w jej skład? 2 razy peperoni, 2 razy szynka, 2 razy wołowina, wieprzowina, czarne oliwki, cebula, pieczarki, papryka, rukola, ananas, brokuły, pomidory, kurczak, kukurydza, oliwki, ser, parmezan, szynka, szpinak, ser camembert, kiełbasa wieprzowa, kebab, borowik, szparagi, papryka, cukinia i ser. Jest ona maksymalnie wypchana, jest olbrzymia, jest też strasznie ciężka. Ona waży, ja wam tak powiem, nie mam wagi, ale no dobre kilka kilogramów. Naprawdę jest okropnie ciężka. Postarali się niesamowicie dla nas, nie? Składników jest naprawdę multum, nie? Widzimy tutaj suszonego ogórka, pomidora, kukurydzę, ananas, wędliny, kiełbasy, rukola, szparagi, oliwki, kukurydza, pomidor. Naprawdę potwór, nie? Jeden kawałek i już będę miał prawdopodobnie dosyć. Proszę bardzo. Tak więc chłopaki teraz ze mną przechodzą do konsumpcji naprawdę prestiżowej, największej i najdroższej prawdopodobnie w Polsce pizzy z Pizza Hut. Jeżeli ktoś zrobił kiedykolwiek droższą pizzę w Pizza Hut, to naprawdę szacun dla niego, ale mówię wam, droższej się już nie da zrobić. To kochani, przechodzimy teraz do naszego podsumowania. Ponad 360 zł za pizzę. Spodziewaliście się takiej ceny czy nie? Zarzyk. Ja myślałem, że będzie około 100. A Kuba? Myślałeś, że zrobią... Znając Pizza Hut, no, znając pizzę, no, pizzę z serem, tak, ale nie przypuszczałem, że nie będzie takich droższych składników, to jest raz, tak, które wchodzą w skład. Myślałem, że to będzie tak w granicach 150, góra 160 zł za całość. Myślałem, że będzie większa pizza, ale mimo tego, że jest trochę mniejsza, ale jest naprawdę dużo składników i to jest bardzo duża rekompensata, że praktycznie jeden kawałkiem, góra dwoma, no, da się najeść do syta. Jeżeli pod tym odcinkiem, kochani, wbijecie 2000 łapek, to obiecujemy wam, że zabierzemy was do kolejnego lokalu i pokażemy rzecz, która was tak samo pozytywnie zaskoczy jak ta pizza. Macie to obiecane. Pamiętajcie, 2000 łapek. A teraz wszyscy razem wspólnie zapraszamy naszych widzów do wbijania na grupę. Bojownicy Krychy. Zapraszamy do zasubskrybowania i dzwoneczek. Pamiętajcie o dzwoneczku, żeby dostawać powiadomienia o nowych produkcjach z największymi rzeczami z różnych lokali gastronomicznych. Zadowoleni czy nie? Zadowoleni? Tak, jak było wcześniej mówiłem, ale tak. Bardzo. Tak więc tutaj serdecznie pozdrawiamy naszych widzów.
I leci od nas trzech wielka, pieprzona, pizzowa łapa do nich. Dzięki, kochani, że byliście. Frunie do was ta największa pizza. Zostały tutaj tylko te dodatkowe składniki, których no nie mamy jak zjeść. Wszystkie kawałki pizzy zostały zjedzone. Podzieliliśmy się też z osobami potrzebującymi w międzyczasie. Nie chcemy też tego zmarnować, dlatego ja będę jeszcze sobie wyjadał ręką zieleninkę i obiecujemy, że wszystko to zniknie, ale potrzebujemy jeszcze trochę czasu, a musimy kończyć nagrywkę, bo już nie ma baterii. Tak więc serdecznie się trzymajcie, tutaj od nas trzech leci łapa do widzów. Dzięki, że byliście!